helikopter z prezydentem na pokładzie się rozbił. Bardzo wieloma ludźmi głęboko wstrząsnął, ale praktycznie nikogo nie zdziwił. Ebrahim Raisi był typowany jak przez bardzo wielu ekspertów, w tym również przeze mnie, jako główny kandydat na objęcie schedy po urzędującym najwyższym przywódcy. Jego gwałtowne zniknięcie powoduje, że te kalkulacje no, zostają po prostu przekreślone, a oprócz tego trzeba zapełnić pustkę polityczną na urzędzie prezydenta. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest Raport, a w dzisiejszym raporcie wędrujemy do dalekiego Iranu, a konkretnie Azerbejdżanu Wschodniego. I proszę Państwa, to nie pomyłka, to jest prowincja Iranu, to też się dzisiaj dowiedziałem, a to wszystko dzięki naszemu gościowi, doktorowi Marcinowi Krzyżanowskiemu, dyplomacie, orientaliście i wykładowcy uniwersyteckiemu związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzień dobry, panie doktorze. Czy się słyszymy, panie doktorze? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To ja mówię od razu, że pan... Jeszcze magistrze. Jeszcze magistrze, dobrze. Pan Krzyżanowski jest w Iranie, właśnie w prowincji, która się nazywa Azerbejdżan Wschodni. A będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co się wydarzyło niedaleko w tej prowincji, w zasadzie chyba nawet w tej prowincji, jeśli dobrze na mapę patrzę. Jeśli nie, to proszę mnie poprawić. Zgadzam się. A konkretnie chodzi o wypadek lotniczy, do którego... Wypadek albo nie wypadek. Na razie jest wersja taka, że to jest wypadek. Chodzi o helikopter, na którego pokładzie był prezydent Iranu, Ebrahim Raisi. No i właśnie, może zacznijmy od tego, jak to w Iranie wśród zwykłych Irańczyków zostało odebrane, no bo skoro już pan jest na miejscu, może pan nam o tym opowiedzieć, to bardzo chętnie usłyszymy, zanim przejdziemy do tej analizy politologicznej całej tej sytuacji złożonej w Iranie. Dla większości Irańczyków był to pewien wstrząs. Społeczeństwo irańskie jest bardzo mocno spolaryzowane, jest bardzo głęboko podzielone wewnętrznie. W związku z tym reakcje różnych grup społecznych były od siebie zgoła odmienne. Na jednym biegunie mamy stosunkowo najmniej liczną, ale jednak istniejącą grupę osób, która krótko mówiąc cieszyła się i wciąż cieszy z tego wypadku. Na drugim biegunie, druga skrajność, mamy ludzi, dla których ta katastrofa to bardzo głęboki szok i wielka tragedia. To właśnie ci ludzie pospieszyli jeszcze w niedzielę do meczetów, by modlić się za szczęśliwy powrót prezydenta, a wczoraj i dzisiaj tłumnie nawiedzają meczety, by uczestniczyć w nabożeństwach żałobnych. I pomiędzy tymi skrajnościami jest większość, której to większości część jest no, może nie tyle przerażona, co no, wstrząśnięta po prostu w tą sytuacją. No i druga grupa, na której to zgoła obojętne. No właśnie, bo tak się zastanawiam, bo tu na zachodzie mówimy o tym, że być może Mossad maczał w tym palce, kto wie, czy jakieś inne siły nie były tam czynne. No i tak się zastanawiam, jak to Irańczycy też odbierają, czy te teorie spiskowe tam się też pojawiają, czy jednak wszyscy godzą się z faktem, no, że jak wszystko na to wskazuje, był to po prostu nieszczęśliwy wypadek, helikopter nie taki jak trzeba w warunkach, nie takich jak trzeba, przypomnijmy, góry północnego Iranu, gęsta mgła, no i to znamy to z naszego podwórka, jak takie warunki sprzyjają katastrofom. No ale czy rzeczywiście w Iranie i wśród ludzi, ale także wśród jakby no, kreatorów opinii pojawiają się jakieś wskazania, że ktoś z obcych sił maczał w tym palce? Zdecydowanie nie. Oczywiście jest bardzo, bardzo niewielki, wręcz śladowy odsetek wyznawców teorii spiskowych, ale brutalnie mówiąc, nikt poważny nie bierze tutaj pod uwagę scenariusza zaangażowania jakichś obcych sił, czy nawet krajowych sił. Nikt poważny nie bierze w tym momencie pod uwagę opcji innej niż wypadek. Tutaj ma zastosowanie to, co pan powiedział. Z jednej strony krajobraz
tutaj pozwolę sobie na dygresję, wbrew pozorom, wbrew bliskowschodniemu położeniu, Iran nie jest krajem pustynnym, lecz właśnie krajem zdecydowanie górzystym. I to mówię o górach, które są sporo wyższe niż nasze i bardziej, dużo bardziej niedostępne niż nasze swojskie Tatry. Do tego dochodzi właśnie kiepski, nieopłakany aż to nie jest, ale bardzo kiepski stan irańskiej floty powietrznej. Z powodu sankcji Iran nie jest w stanie importować części zamiennych. W związku z tym musi ratować się produktami własnego przemysłu, które to nie zawsze spełniają wyśrubowane normy zachodnich producentów. Do tego na irańskich statkach powietrznych, również z powodu sankcji, Iran nie jest w stanie montować najnowszych technologicznie, najbardziej zaawansowanych urządzeń poprawiających bezpieczeństwo lotu. W związku z tym Iran niestety przoduje w statystykach, zarówno jeśli chodzi o liczbę katastrof lotniczych, incydentów lotniczych, jak i liczbę ofiar tychże katastrof i incydentów. Więc jak gdyby fakt, że helikopter z prezydentem na pokładzie się rozbił, bardzo wieloma ludźmi głęboko wstrząsnął, ale praktycznie nikogo nie zdziwił. No tak, też bym się nie zdziwił na miejscu Irańczyków. Natomiast przejdźmy właśnie, bo obiecałem, do tej analizy politologicznej. No i pytanie, na ile ten wypadek wstrząśnie systemem politycznym w Iranie. To jest też pytanie przede wszystkim o pozycję prezydenta w tym systemie politycznym Iranu, a także osobistej pozycji Raisiego w tym systemie. Więc jakby pan mógł to nam wyjaśnić. Bo oczywiście ci, którzy się nie znają, a ja się zwracam do człowieka, który się na tym zna, mówią, że no to teraz tutaj wielkie tsunami polityczne nas czeka. No więc co ekspert znający doskonale Iran powie nam na temat tego właśnie, jakie konsekwencje to może mieć dla polityki właśnie w Iranie? Jeśli patrzeć na politykę zagraniczną, to praktycznie nic się nie zmieni. Nie ma tutaj opcji na jakąś zmianę, gdyż polityka zagraniczna Iranu nie jest formułowana przez prezydenta, a przez najwyższego przywódcę i jego otoczenie. Iran jest krajem o specyficznym ustroju politycznym. Iran jest z jednej strony, patrząc przynajmniej teoretycznie, republiką prezydencką, ale prezydent jest chociaż nominalnie głową państwa, chociaż to on przyjmuje listy uwierzytelniające ambasadorów, chociaż ambasadorowie są wysyłani w jego imieniu, to w praktyce jest numerem dwa w państwie. Numerem jeden jest bezapelacyjnie najwyższy przywódca rewolucji islamskiej, czyli Rahbar-e Muazzam Enqalab-e Islami, w skrócie z perska Rahbar, albo po prostu najwyższy przywódca. Jest to system oparty na doktrynie velayat-e faqih, czyli w takim luźnym tłumaczeniu na polski, zwierzchnictwo uczonego prawnika. Chodzi tu oczywiście o prawo religijne w tym temacie. W konstytucji Iranu mówi, że władza zwierzchnia oczywiście należy do narodu, który jest jednak reprezentowany przez swoich przedstawicieli i którego i zwierzchnictwo nad polityką tego kraju należy właśnie do wybieranego na dożywotnią kadencję przez zgromadzenie ekspertów duchownego, który jest wystarczająco, jak mówi konstytucja, świadomy swoich czasów, wystarczająco charyzmatyczny i ma wystarczającą wiedzę religijną, by móc wiedzieć, co jest dobre, a co złe i by móc w imieniu ludu podejmować decyzje oparte na jego interpretacji religii. Aczkolwiek najwyższy angażuje się w tak zwaną politykę dnia codziennego. Nie wtrąca się w drobiazgi. On wyznacza ogólne kierunki polityki, wyznacza jej ramy, wyznacza granice zaangażowania politycznego w dane sprawy. A właśnie prezydent, będący jednocześnie szefem rządu, te wytyczne, tą politykę realizuje jako szef władzy wykonawczej, jako szef egzekutywy.
Więc tutaj tsunami politycznego nie będzie, ale jest szansa na spore przetasowanie na irańskiej politycznej, gdyż w miejscu prominentnej figury pojawiła się po prostu pustka. Istotne, konkretnie ten człowiek, prezydent Raisi, był procedowany najwyżej wódcy. To właśnie bardzo duże zaufanie, zakulisowe farcie najwyższego przywódcy pozwoliło mu objąć urząd prezydencki. I oprócz tego Ibrahim Raisi był typowany jak przez bardzo wielu ekspertów, w tym również przeze mnie, jako główny kandydat na objęcie schedy po urzędującym najwyższym przywódcy. Jego gwałtowne zniknięcie powoduje, że te kalkulacje zostają po prostu przekreślone, a oprócz tego trzeba zapełnić pustkę polityczną na urzędzie prezydenta. Do tej pory w ciągu około 6-8 lat to nieformalnie wyrażone i zakulisowo wyrażone zdanie najwyższego przywódcy tak naprawdę decydowało, kto będzie kandydował na prezydenta i kto te wybory wygra. W związku z tym, że Raisi był jego protegowanym, to zasadniczo nie było za bardzo miejsca na konkurencję, nie było miejsca na taką typową walkę polityczną. Teraz, w bardzo krótkim czasie, bo de facto w ciągu najbliższego, niecałego nawet miesiąca, trzeba podjąć decyzję, kto zajmie jego miejsce. I to jest szansa dla polityków, którzy do tej pory żyli w cieniu Raisiego, którzy nie mogli z nim konkurować z powodu właśnie wsparcia udzielanego przez przywódcę, na to, żeby bardzo szybko zyskać politycznie. Stąd też pewne napięcia wewnątrz irańskich elit. Oczywiście zakulisowe, ponieważ najwyższy przywódca bardzo jasno wyraził swoją wolę. Stwierdził mianowicie, że, cytując, rewolucjoniści walczą o wspólną sprawę, a nie między sobą. W tym te konflikty różnych klik i koterii na irańskiej scenie politycznej są bardzo dyskretne. Nie ma tutaj walki na tytuły prasowe, nie ma tutaj sytuacji, kiedy każde ze stronnictw politycznych ma swoją telewizję, swoje media i nawzajem obrzucają się one mniej lub bardziej błotem. Dyskusje, wszelkie ustalenia są dokonywane raczej w zaciszu gabinetu, raczej siedziby najwyższego przywódcy. Proszę powiedzieć, bo Raisi uważany za twardogłowego, mało kto może zauważył to, a to przypomnijmy, że jest ajatollahem, czy był ajatollahem, był duchownym, no i był politykiem, nie był w każdym razie osobą świecką, nazywany był też katem, jeśli dobrze, czy rzeźnikiem z Teheranu, czy rzeźnikiem Teheranu, on był też w aparacie systemu sprawiedliwości, no więc to taki bardzo twardogłowy polityk. No i teraz pytanie, czy... No i też jeszcze przypomnijmy oczywiście kontekst, w którym on rządził, no bo były też bardzo silne protesty w Iranie, o których też z panem rozmawialiśmy, to w kontekście śmierci jednej kobiet, też bardzo krwawo stłumione przez władze irańskie. No i teraz pytanie, czy jest szansa, że jakiś, no może nie liberał, no bo trudno liczyć na to, żeby to w Iranie jakiś liberał się obrodził, tego nie widzieliśmy od lat 90., jeśli dobrze tutaj kalkuluję. Natomiast czy trochę jest złagodzenie kursu wobec tej polityki wewnętrznej, można się go spodziewać, czy raczej nie? I rzeczywiście ten kurs, który wyznaczony był przez najwyższego przywódcę, że właśnie tacy twardogłowi mają rządzić, to i podobny typ osobowości będzie teraz Iranem rządził jako prezydent. Istnieje teoretyczna tylko szansa na lekkie i tymczasowe złagodzenie kursu. W związku z obranym przez najwyższego przywódcę kursem na radykalizację, czy też jak on to określa, na renesans ideałów rewolucji, wszelkiej maści politycy, którzy byli niewystarczająco radykalni,
czy też cytując, niewystarczająco mocno zaangażowani w implementację ideałów rewolucji, byli sekowani, byli usuwani z życia politycznego, a ich miejsce zajmowali coraz więksi radykałowie. Tutaj tytułem dygresji nadmienię, że jakkolwiek prezydent Raisi no, pod tylnym parankiem nie był, to jednak gdyby umieścić go na jakiejś skali radykalizacji, skali ostrości poglądów, to no, nie był nawet w czołówce. I teraz w związku z tym rugowaniem centrystów i reformistów, bo tak się nazywają te liberalne, w cudzysłowie bardzo dużym, bo w Iranie nie ma liberałów na scenie politycznym, stronnictwa. W związku z tym bardzo wielu Irańczyków nie miało swoich kandydatów w wyborach. W związku z tym frekwencja systematycznie spadała do rekordowych 41% w wyborach parlamentarnych, które odbyły się niecałe dwa miesiące temu. I istnieje, zaznaczam, bardzo mała szansa, że chcąc odwrócić nieco ten trend w obliczu tragedii, dopuszczeni zostaną do wyborów kandydaci mniej radykalni. Istnieje taka teoretyczna możliwość, ale osobiście bardzo, bardzo wątpię, żeby tak się stało. Że obecny kurs właśnie tej radykalizacji, czy też renesansu rewolucji, jak to oficjalnie się tutaj nazywa, będzie kontynuowany i miejsce Raisiego na urzędzie prezydenta zajmie kolejny twardogłowy. Pytanie otwarte, na które tutaj niestety muszę zaznaczyć, nie znam jeszcze odpowiedzi, bo za wcześnie by o tym mówić. Czy urząd prezydenta zajmie kolejny duchowny, czy też osoba świecka. Zaznaczam, w islamie, nawet szyickim, nie ma duchowieństwa jako takiego. To jest osobna klasa społeczna, ale to nie jest w naszym rozumieniu. Słowo duchowieństwo jest tutaj daleko idącym uproszczeniem, ułatwiającym analizę. To jeszcze wyjaśnijmy właśnie, czy jaka jest różnica, no tak umownie mówiąc, między świeckimi a duchownymi, jeśli chodzi o tą politykę. No bo mieliśmy takiego Ahmadinejada, najbardziej chyba znanego współczesnego prezydenta Iranu. No on był radykałem, ale był świeckim radykałem. I jedynego świeckiego. Tak jest. To był jedyny, nie licząc pierwszego prezydenta Rajajego, który zresztą został zabity niecały miesiąc po objęciu stanowiska, był jedynym prezydentem nieduchownym, jedynym świeckim. No właśnie, jaka to różnica może być, jeżeli właśnie postawią na osobę już typowo świecką? Tak naprawdę różnica jest tylko jedna i jedyna, mówię oczywiście o praktycznym. Osoba świecka nie może zostać najwyższym przywódcą. Osoba duchowna może. Raisi był typowany właśnie na najwyższego przywódcę i urząd prezydenta miał pozwolić mu po pierwsze na stanie się jeszcze bardziej poznawalnym, na oswojenie ludu z jego osobą na najwyższym stanowisku oraz miała to być dla niego szansa na odniesienie sukcesów, które przyniosły mu popularność. Niestety z racji tego, że nie poradził sobie z kryzysem gospodarczym, inna sprawa, że to było niemożliwe, nawet cudotwórcy by trzeba było sobie z tym poradzić, to nie zyskał popularności i jego popularność wśród ludzi spadała. A proszę powiedzieć, bo wykorzystam jeszcze szansę, że jest pan tam na miejscu. Na pewno też do Iranu docierają wieści o tym, że premier Netanyahu jest tutaj stan oskarżenia postawiony, czy ma być postawiony przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Unia Europejska, jak rozumiem, ma się do tego zastosować. Ameryka mocno protestuje. A jak Iran to odbiera? No wiemy, wielki adwersarz Izraela na Bliskim Wschodzie. Czy radość na ulicach była, czy na razie skromnie się cieszą przede wszystkim przywódcy Iranu, że taka zaistniała okoliczność, jak bardzo komplikuje to tą układankę bliskowschodnią, pana zdaniem, ten krok Międzynarodowego Trybunału Karnego? Jeśli chodzi o reakcje społeczne, to właściwie nie ma reakcji społecznych. Nie licząc oczywiście bardzo gorących zwolenników Republiki Irańskiej,
irańskie i osób bardzo religijnych i zaangażowanych w życie polityczne i religii. To przytłaczająca większość zupełnie ignoruje tą informację, jeśli w ogóle o niej wie. Natomiast pośród elit politycznych i w irańskich mediach zapanował radosny ferment. Tutaj, żeby zarysować państwu skalę niechęci państwa irańskiego, nie mylić ze społeczeństwem irańskim, do Izraela, to powiem, że w oficjalnej narracji, w oficjalnych wypowiedziach i w oficjalnych mediach w ogóle nie pada słowo Izrael. Jest używane wyrażenie reżim syjonistyczny albo rząd okupacyjny. Na irańskich paszportach na okładce jest, tak jak na naszych, jest napis podobny do naszego. Na naszych paszportach jest paszport, że tu jest ważny na wszystkie kraje świata, kropka. Na irańskich paszportach jest napis: paszport ważny na wszystkie kraje świata z wyjątkiem terytorium okupowanej Palestyny. No tak, to pokazuje tę skalę. No więc będziemy też obserwować tą zadymę, którą wszczął Międzynarodowy Trybunał Karny, no bo to widzimy, że to mocno komplikuje także Amerykanom tutaj prowadzenie polityki na Bliskim Wschodzie. Irańczycy na pewno się cieszą, bo mają powody, no bo tu komplikuje rzeczy z kolei Netanyahu, arcywrogowi reżimu w Teheranie. A ja tymczasem bardzo dziękuję panie doktorze, jeszcze nie doktorze czy magistrze, ale mam nadzieję wkrótce doktorze. Marcin Krzyżanowski, orientalista, dyplomata, wykładowca uniwersytecki, Uniwersytet Jagielloński i jak państwo widzą, znakomity znawca Iranu. Był z nami, prosto z Iranu właśnie, choć z Azerbejdżanu Wschodniego, prowincja wcale nie w Azerbejdżanie właściwym, tak, ale w Iranie, więc lekcja geografii też znakomita, nie tylko lekcja politologii i znajomości tych realiów irańskich. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, że znalazł pan dla nas czas, mimo tego napiętego, jak sądzę, programu wizyty w Iranie. Dziękuję również i polecam się na przyszłość. Będziemy oczywiście korzystać. Ja państwu również dziękuję za uwagę. Polecam się już wkrótce z raportem. Wracamy jutro. Miłego dnia i do usłyszenia. Do zobaczenia.